Marcinek, co powiesz na temat tego ciasta? Uważam, że powinnaś zapomnieć w ogóle o przepisie. To jest pierwsza myśl. Pod żadnym warunkiem nie powinnaś dzielić się przepisem na to cudo z nikim. Naprawdę, powinnaś to opatentować i nikt na świecie prócz ciebie nie powinien wiedzieć, jak to zrobić. Co, myślisz, że bym mogła sprzedać to za grube miliony, ten przepis? Jest to bezcenne. Przynajmniej dla mnie. Nie jadłem czegoś tak dobrze zrobionego. Fuzja smaków. Generalnie jest to zajebiste. Dziękujemy testerze. Przemyślimy kandydaturę. Hej kochani, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Spotykamy się tu dzisiaj, ponieważ mam dla Was kolejny fantastyczny przepis. Mówicie na mnie, że jestem królową wegańskich słodyczy, więc dzisiaj się przekonamy, czy faktycznie tak jest. Mały spoiler, tak, nadal tak jest. Dziś mam dla Was przepis z wykorzystaniem katarzynek. Widziałam, że do oferty Kopernika trafiły wegańskie katarzynki, więc bardzo, bardzo się podjarałam. Takie oto katarzynki wegan są w ogóle takie słodkie, że mam ochotę umierać. Więc prześledziłam stronę Kopernika i dowiedziałam się, że jest obecnie konkurs. Konkurs, w którym do wygrania jest wycieczka. Ja przez ostatni rok, nawet rok i pół, pisałam książkę. Okej, wytnę to. No dobra, nie wytnę. Okej. Prędzej czy później już i tak bym Wam powiedziała. Dobra, więc już się wygadałam, już trudno, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Napisałam książkę, przez ponad rok ukrywałam to w tajemnicy. Jest to książka ze słodyczami w ogóle i za kilka tygodni będzie dostępna w Empikach. Poinformuję Was o wszystkim już niebawem. No dobra, koniec tego spoilera, po prostu chciałam powiedzieć, że zasłużyłam na wyjazd, zasłużyłam na wycieczkę i po prostu stwierdziłam, że kurczę, fajne są te katarzynki, fajny jest ten konkurs, może to będzie pretekstem, by wyjechać w końcu i zrobić sobie jakieś wakacje, bo przez ten cały czas bardzo ciężki, no nie wyjeżdżałam nigdzie przez ponad rok i ogólnie fajnie by było gdzieś pojechać, a poza tym jak widzę jakieś wyzwanie, to muszę się z tym wyzwaniem zmierzyć, więc starałam się zawiesić poprzeczkę tak wysoko, żeby było małe prawdopodobieństwo, żeby ktoś doskoczył, więc wymyśliłam, że zrobię przepis wegański i jest to ciasto wegańskie z wykorzystaniem właśnie tych oto przepięknych, cudnych i słodziutkich katarzynek. I nie jest to takie zwykłe ciasto, jest to ciasto taka rolada, rolada lodowa, żeby jeszcze było mało. Ogólnie nie trzeba nic piec, nie trzeba nic specjalnie wielce robić, wystarczy tylko zblendować wszystkie składniki i naprawdę przygotowanie tej rolady to jest 30 minut. Najtrudniejszą częścią w przygotowaniu tej katarzynkowej rolady jest czekanie. Trzeba po prostu poczekać przez całą noc. To ciasto lodowe musi spędzić całą noc w zamrażalniku i ogólnie to jest najcięższa część tego przepisu. Będziecie mi za to wdzięczni. Nie musicie mi dziękować. Wystarczy, że dacie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. No dobra, pokażę Wam teraz przepis, bo jest naprawdę bajeczny. Więc zapraszam do mojej kuchni.
Kochani, więc jak widzicie, komentarze i voice-over w tle podczas filmiku były totalnie zbędne, ponieważ to ciasto jest tak proste, że naprawdę nie miałam co Wam opowiadać o tym. Niemniej chciałabym Wam teraz dać kilka ważnych rad na sam koniec. Pamiętajcie o tym, by zblendować bardzo dobrze tą katarzynkową masę, zarówno masę lodową. Im bardziej zblendowana, tym lepiej. Następnie przed wyłożeniem masy katarzynkowej do formy należy ją dobrze schłodzić. Dzięki temu będzie łatwiej Wam ją formować i nie będzie się aż tak mocno kleiła do Waszych dłoni. Z pewnością w tym procesie pomoże Wam woda, jeśli zwilżycie Wasze dłonie, będzie znacznie szybciej i prościej. Jeśli chodzi o masę lodową, pamiętajcie o tym, żeby nie bać się soli. To ona właśnie uwydatni smak i dzięki niej ciasto będzie po prostu lepsze. Tak więc dodajcie sól, spróbujcie i naprawdę nie bójcie się dodać troszeczkę więcej. Sól również zbalansuje słodki smak. Ciasto należy umieścić w zamrażalniku na całą noc. Po nocy spędzonej w zamrażalniku ciasto jest gotowe do jedzenia. Przed podaniem należy je wyciągnąć na kilkanaście minut z zamrażalnika, wtedy będzie możliwe pokrojenie. Jeśli chodzi o przechowywanie, przechowujemy normalnie w zamrażalniku i dałabym Wam taką radę, żeby po jej przygotowaniu pokroić całą na równe plastry i zamrozić te gotowe plastry, żeby potem nie musieć się męczyć z krojeniem i zrobić to wszystko za jednym razem. Wtedy będziecie mieć już gotowe kawałki w zamrażalniku, gotowe do zjedzenia. Więc to chyba wszystko, co miałam Wam do powiedzenia. Ciasto jest naprawdę bardzo, bardzo proste i bez dwóch zdań jest to jedno z lepszych ciast, jakie zrobiłam. Okej, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że przepis katarzynkowy Wam się spodobał. Jeśli znudzi Wam się jedzenie katarzynek tak po prostu, to możecie na ich podstawie wykonać najlepsze, efektowne, wegańskie ciasto, jakie kiedykolwiek jedliście. Dobra, już teraz mogę mówić o mojej książce, już skoro już po ptakach, to powiem Wam, że przez ponad rok nie miałam specjalnie ochoty na słodycze, ponieważ robiłam ich bardzo dużo. Jest to książka tylko i wyłącznie z wegańskimi słodyczami. Ale gdy zrobiłam tą roladę katarzynkową, to po prostu się na nią rzuciłam. Jest to pierwszy raz od bardzo długiego czasu, kiedy faktycznie miałam ochotę na słodkie. Na serio. Więc jest to dobra rekomendacja. Dobra. Koniec tego gadania. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Jeśli tak, koniecznie dajcie łapkę w górę. Co to słońce, przepraszam, tu wyprawia? Ucięło mnie troszkę. No dobra, ale będę kontynuować mimo to. Więc dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Oczywiście, może jeśli pojawi się tu bardzo dużo łapek w górę, to zwiększy to moje szanse na wygranie wycieczki i po prostu zwiększy to moje szanse na wyluzowanie i na jakieś wakacje, więc będę Wam bardzo za to wdzięczna i widzimy się w następnym przepisie. Niebawem powiem Wam więcej o mojej książce, bo już za kilka tygodni będzie w Empikach i w księgarniach, jo! Więc do zobaczenia następnym razem, papatki, papatki, buziaczki.